Witajcie smakosze! Niezbędnym dodatkiem do wielu dań z grilla są sosy. Dzisiaj zrobię chyba najbardziej popularny, bo pasujący zarówno do steków, szaszłyków czy pieczonych kiełbas sos ziołowo-czosnkowy. Przygotowałam śmietanę, może być to oczywiście jogurt, majonez, sos sojowy oraz czosnek i zioła do smaku, natkę pietruszki, szczypiorek, tymianek i koperek. Sos będę doprawiać do smaku pieprzem, solą i odrobiną cukru. Wszystkie składniki oraz proporcje tego sosu podaję w opisie pod filmikiem. Do śmietany dodaję majonez. Dodaję od razu także 2 łyżki sosu sojowego. Teraz do wymieszanego sosu dodam czosnek. Czosnek przeciskam przez praskę. Teraz do tego sosu dodam zieleninę. Posiekam koperek. Koperek wrzucam do sosu. Teraz pobrywam listki i natki pietruszki i także ją posiekam. Drobno posiekaną natkę także dorzucam do sosu. Teraz posiekam szczypiorek. Także do sosu. I na koniec tymianek. Z gałązek tymianku obrywam te drobne listeczki. I tymianek także ląduje w sosie. Oprócz świeżych ziół dodaję także do sosu suszone oregano. Oregano rozcieram w dłoniach, bo tak jak majeranek uwalnia wówczas więcej aromatu. Ale pięknie pachnie. I teraz sos posmakuję i go doprawię. Stwierdziłam, że sos jest wystarczająco smaczny, nie trzeba dodawać już ani soli, ani pieprzu, ani cukru. Ten sos jeszcze będzie stał kilka godzin, więc wszystkie smaki jeszcze będą się ze sobą przegryzać i wówczas go podamy do dań z grilla. Sos ziołowo-czosnkowy pasuje do każdego dania z grilla. Dzisiaj dodam go do grillowanych mini roladek schabowych. Super. Jeszcze do ziemniaczków pieczonych. Ten sos znakomicie podkreśla ich smak. Super. Wszystko naprawdę fajnie smakuje. Więc wszystkim smakoszom gorąco polecam i wszystkim życzę smacznego.